Witam serdecznie, Grzegorz Pruszyński, firma Biogen. Znajdujemy się dzisiaj w powiecie sochaczewskim w gospodarstwie pana Tomasza, który produkuje głównie warzywa. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Czy mógłby nam pan powiedzieć w kilku słowach, jakie warzywa pan produkuje, jaka struktura jest w gospodarstwie? Uprawiamy dużo warzyw kapustnych. Kapusty jest około 5 hektarów, brokuła 15, 12 w zależności od roku, od możliwości płodozmian i tak dalej. Reszta no, to są truskawki, zboże, trochę sadu. A jeśli mogę zapytać, w uprawach kapusty czy brokuła spotykacie jakieś takie szczególne problemy z owadami szkodliwymi, czyli ze szkodnikami, które występują no być może w dłuższym okresie czasu, ale zwróćmy uwagę na ten rok, ponieważ pod względem pogody on jest dość wyjątkowy. No tak, jak to w kapustnych, no to mamy śmietkę, mączlika, mszyce różne, chociaż mszyce no to jeszcze jakoś się radzi, ale tantnisie, bielinki, no jest właśnie, tego troszkę. No właśnie, nie? Tantniś, bielinki, niekiedy również piętnówki mogą być bardzo dużym zagrożeniem właśnie w uprawie kapusty czy brokuła, ponieważ żerujące gąsienice osłabiają rośliny, zmniejszają powierzchnię liści, ale także mogą wpływać znacząco na zmniejszenie jakości uzyskanego plonu. Jak sobie radzicie z tym problemem? No co, no stosujemy tradycyjną chemię, tylko że chcąc unikać jej jak najwięcej, żeby unikać tej chemii, no bo jednak sieci, odbiorcy, każdy na to patrzy, pozostałości, zresztą no człowiek sam chce wyprodukować taki towar, żeby był jak najbardziej bio, no nie? Dokładnie, dokładnie. To jest takie oczekiwanie konsumentów, które rozwija się już od kilku lat, gdzie każdy konsument chce mieć pewność, że kupowany produkt, kupowane płody rolne w sklepie, w markecie czy w jakimkolwiek innym miejscu są przede wszystkim produktem o wysokiej jakości, nie zawierającym pozostałości. Jak osiągnąć taki efekt w momencie, kiedy cały czas w ciągu całego sezonu produkcji warzyw kapustnych mamy do czynienia z różnymi rodzajami agrofagami, w tym również z bardzo groźnymi szkodnikami? Co wtedy można zrobić, ażeby unikać pozostałości, ale prawidłowo zabezpieczać swoją plantację? Myślimy nad tym już od 15 lat, jak zaczęliśmy uprawiać warzywa kapustne. No i kiedyś no to było problem wyhodować takie warzywa, żeby przykładowo nie było środków bio. I z roku na rok z żoną nawet się zastanawialiśmy zrobić typowy bio. No może na tą chwilę byłoby ciężko, no ale są gospodarstwa ekologiczne, które robią. A my wdrażamy właśnie dzięki firmie Biogen różne produkty, którym jest łatwiej, można wyeliminować część środków chemicznych, no nie? Można przy dobrym roku, tak jak teraz trochę nam przepaduje i pomaga, że bakterie się lepiej namnażają, dużo lepiej to wszystko działa, no nie? No właśnie. Przy suchych może latach, jak były te gorączki, no to jest ciężko, zabiegi nocą i tak dalej, ale ten rok jest sprzyjający na takie zabiegi. No właśnie, firma Biogen proponuje szeroką paletę produktów zawierających w swym składzie przede wszystkim naturalne, niepatogenne, a więc pożyteczne szczepy bakterii, które w sposób naturalny zabezpieczają plantację. Tutaj mówimy na przykład o produkcie Eruka, który tworzy niekorzystne warunki na roślinie właśnie do żerowania czy rozwijania się i zmniejsza presję oddziaływania na uprawę przede wszystkim gąsienic motyli, a więc mówimy tu o tantnisiu, który w tym roku praktycznie w całej Polsce wystąpił bardzo licznie. Możemy mówić o pewnej gradacji, mówimy o bielinkach, o piętnówkach. Stosował pan ten preparat Eruka? Tak, był stosowany około 2 tygodni temu. No i teraz będziemy go stosować na dniach jeszcze raz, bo tak wychodzi, że po 2 tygodniach możemy zastosować jeszcze raz. A proszę mi powiedzieć, czy jest pan zadowolony z działania tego preparatu? No tak, no myślę, że na tej kapuście nawet widać, jak no jest zdrowa, ma chęć rosnąć. Preparat fajnie działa tutaj. Dodatkowo możemy powiedzieć o tym, że plantacje, na której stosowane są produkty Biogen, czy płody rolne pozyskiwane z takich plantacji, nie mają pozostałości środków ochrony roślin, ponieważ preparaty firmy Biogen nie dają takich pozostałości. A ponadto dzięki ich stosowaniu możemy ograniczyć stosowanie syntetycznych środków i zmniejszyć możliwość właśnie powstania pozostałości później w płodzie rolnym. Tak, to jest bardzo ważne właśnie. No, mamy mniej pozostałości, także to jest to. Pana zainteresowania właśnie produkcją ekologiczną, czy produkcją taką, która spełnia oczekiwania konsumenta, a więc produkcją płodów rolnych z minimalnymi bądź w ogóle wyeliminowanymi pozostałościami środków ochrony roślin, jak najbardziej współgra z tą pełną paletą środków proponowanych przez firmę Biogen. Ponieważ wspominał pan, że występują problemy ze śmietką, a chciałbym wspomnieć, że również przeciwko śmietce firma Biogen ma preparat Delia Stop,
który tworzy niekorzystne warunki dla rozwoju tego gatunku szkodnika, ale mamy też wiele innych preparatów, które mogą znaleźć zainteresowanie wśród producentów chcących ograniczać pozostałości i przede wszystkim tych, którzy chcą produkować w sposób ekologiczny. Mam nadzieję, że jest to początek długiej i owocnej współpracy. Życzymy Panu jak najlepszych plonów, jak najwyższej jakości i wszystkiego dobrego i również jak najlepszej pogody. Dziękuję Panu bardzo za spotkanie. Dziękuję i chciałbym firmie Biogen życzyć kolejnych dobrych środków, rozwiązań, bo na to czekamy. Czekamy na środki bio, żeby uniknąć chemii. Bardzo dziękuję. Bo ona jest nam niepotrzebna.